Witam wszystkich zainteresowanych samodzielną budową różnych urządzeń elektronicznych, a w szczególności rozszerzeń do komputerów Amiga. Jakiś czas temu pokazywałem Wam w filmie najnowszą konstrukcję Matsego. Była to karta 68030 TK, podobna do tej, którą właśnie trzymam w swoich rękach. W odróżnieniu od karty omawianej w poprzednim filmie, ta karta posiada większą ilość pamięci, o czym zaraz powiem. Chciałbym również pokazać Wam alternatywny sposób podłączenia karty do Amigi. Dla niektórych osób może być to całkiem ciekawa propozycja. A na koniec pokażę Wam drobny programik, który w pewnym zakresie usprawni funkcjonowanie tej karty. Zatem do dzieła. Zapewne kojarzycie moją testową Amigę 500. W komputerze tym wielokrotnie były montowane różne urządzenia. Część z nich pokazywałem na moich filmach. Wiele z tych urządzeń było instalowanych w gniazdach różnych układów specjalizowanych wewnątrz komputera, a zwłaszcza w gnieździe procesora. Nie trudno się domyśleć, że takie wielokrotne wkładanie i wyciąganie różnych urządzeń z gniazd, które oryginalnie przeznaczone są po prostu do zainstalowania układów raz i nie wyciągania ich powtórnie, nie trudno się domyśleć, że żywotność takiego gniazda będzie obniżona. Z tych powodów, zapewne również z powodów estetycznych, wiele osób nie chce otwierać swoich komputerów Amiga 500. I dla takich właśnie osób stworzono to oto urządzenie, Lazarus Storm. Jest to niewielka płytka, która w jednej strony wyposażona jest w 86-pinowe złącze do złącza krawędziowego w Amidze, jak również posiada gniazdo procesora 68000. I do tego właśnie gniazda możemy zamontować różne karty, które oryginalnie zostały zaprojektowane do montażu wewnątrz komputera. Nie wszystkie oczywiście karty będą działać, ale wiele z nich działa. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak to się zachowuje z kartą 68030 TK. A więc na początek zamknijmy Amigę. Czyli mamy zamknięty komputer. I teraz bierzemy kartę Turbo. Instalujemy ją tak, żeby nam się zgadzały oznaczenia na karcie i na Lazarus Stormie. Pomyłka będzie zapewne tragiczna w skutkach. Montujemy również kartę CF. Pokażę Wam jeszcze, że Lazarus Storm oryginalnie wyposażony jest w otwory, które można przystosować do montażu w obudowie. Ja tutaj wyrzeźbiłem takie dwie niewielkie plastikowe nóżki. Więc umieszczamy kartę w slocie i uruchamiamy komputer. Chwila oczekiwania na zamontowanie komputera. No, system czy 2 potrzebuje chwilę na załadowanie się. System czy 1 zapewne załadowałby się szybciej, ale przyznam, że bardzo przypadł mi do gustu nowy system operacyjny dla Amigi. I oto jest Workbench. Pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam pokazać, jest większa ilość pamięci, ponieważ w karcie tej zamontowałem nie dwa 32-megabajtowe moduły, ale dwa moduły 64-megabajtowe, tak więc ilość pamięci, którą teraz dysponuje Amiga 500, wynosi 128 MB. Co tutaj widzimy na belce? Oczywiście możemy się przekonać o tym, odpalając program Evail. I to jest ta druga rzecz, którą chciałem Wam pokazać. Drugie ulepszenie. Więc zróbmy sobie za pomocą sysinfo drobny przegląd tego, co się zmieniło w Amidze. Jeżeli chodzi o pamięć, to jest tu 128 MB. Tak jak pokazał program Evail, oraz 2 MB pamięci chip. Jeżeli chodzi o prędkość karty, to jest ona dokładnie taka sama, jaka była w przypadku urządzenia prezentowanego w poprzednim filmie. Nic dziwnego, jest to dokładnie ten sam procesor, traktowany tą samą częstością.
Jeżeli chodzi o prędkość twardego dysku, a właściwie karty CF, mamy tu całkiem niezły wynik, 3,6 MB na sekundę. Czy coś możemy z tym zrobić? Oczywiście. I co ciekawe, jest to wyłącznie rozwiązanie programowe. Do tego celu służy program MAPROM, który ściągamy z internetu. Link do archiwum z tym programem umieszczę w opisie filmu. Po rozpakowaniu umieszczamy program w katalogu C, tak jak inne komendy AmigaDOS-u. Po pierwsze, możemy sobie za pomocą tego programu zobaczyć, jaki jest status naszej karty 68030TK. Mianowicie wersję firmware'u, ustawienia różnych software'owych przełączników wewnątrz tego firmware'u, miejsce, w którym przechowywany jest VBR oraz, co nas najbardziej tutaj interesuje, ilość wait state'ów, czyli cykli oczekiwania dla magistrali IDE. Im większa jest ta wartość, tym magistrala pracuje wolniej, natomiast oczywiście jest ona bardziej kompatybilna z niektórymi starszymi urządzeniami. Natomiast w większości wypadków, w większości obecnie używanych urządzeń, możemy bezpiecznie tą wartość zmienić nawet do zera. Więc róbmy to. Powtórne wykonanie sprawdzenia statusu pokaże nam, że tym razem ilość wait state'ów zmniejszyła się do zera. Jaką to przyniosło zmianę w prędkości funkcjonowania IDE? Jak widać, zmiana jest olbrzymia, ponieważ prędkość zwiększyła z poprzednich 3,6 MB na sekundę do aż 8,4 MB na sekundę. W przypadku przetaktowania karty, ponieważ kartę tą można również przetaktować, prędkości te są jeszcze większe. Oczywiście najwygodniejszym sposobem, zamiast wklepywania za każdym razem CLI, jest wpisanie tego do sekwencji startowej. Ja to już zrobiłem, więc pozwolę sobie jedynie odkomentować ten rozkaz. I zapisać sekwencję startową i będzie się to za każdym razem uruchamiać samo. I skoro jesteśmy przy prędkości twardego dysku, to chciałbym jeszcze nadmienić, że jego prędkość silnie zależy od częstotliwości taktowania procesora. Karta z 68030TK umożliwia przetaktowanie procesora. Nie jestem wielkim zwolennikiem tego typu zabiegów, natomiast na potrzeby testu chciałem Wam pokazać, co się stanie, jeżeli procesor przetaktujemy do 56 MHz. Chciałem zrobić to do 60, ale akurat ten egzemplarz, trudno powiedzieć, czy z powodu akurat ograniczeń samego procesora, czy wkładów pamięci, jakoś nie chciał poprawnie działać przy 60 MHz, co na przykład z kilkoma poprzednimi egzemplarzami akurat miało miejsce. Po pierwsze prędkość. No widzimy, że komputer przyspieszył. Poprzednio było trochę ponad 19 razy szybciej od Amigi 600, teraz jest prawie 22 razy. Jak również prędkość transferu z twardego dysku również zwiększyła się już do 9,5 MB na sekundę. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie mojego filmu. Mam nadzieję, że wkrótce będę mógł pokazać Wam kolejny, mam nadzieję, interesujący film. Cześć, do zobaczenia.